Witajcie, jesteśmy w salonie Airbike'a, ja mam na imię Mikołaj i dzisiaj chciałem przedstawić Wam włoską markę Giordana. Powstała w 1971 roku. Marka jest starsza ode mnie o 10 lat, a wybrałem ją dla Was do pokazania dzisiaj dlatego, że od niedawna Liberty Airbike jest jej dystrybutorem na Polskę. Co oznacza, że w salonie mamy sporą ofertę tych ciuchów i nie ma takiego problemu, jak często jest z innymi markami, które na przykład sprzedajemy, że zamówimy rozmiarówkę, coś się sprzeda, potem nie można uzupełnić i przychodzicie, koszulka czy spodenki fajne, ale nie ma waszego rozmiaru i nie da się zamówić. Bardzo zaawansowane jakościowo są te ciuchy. No, od 71 roku mieli czas to dopracować, szczególnie, że już w latach, na początku 80. mieli swoją własną fabrykę tych ciuchów. Rozwój też zawdzięczają wejściu na rynek amerykański. Była to jedna z pierwszych włoskich marek ciuchów rowerowych na rynku amerykańskim i dzięki temu prężnie się rozwijająca. Widać to po spodenkach, które mają nowoczesne rozwiązanie, czyli szelki taśmowe, elastyczne, płaskie, bezszwowe. Z tyłu na plecach siatka, bardzo cieniutka, widać, że dobry materiał odprowadzający wilgoć, czyli tutaj odcinek kręgosłupa, który nam się na maksa poci, jest dobrze wentylowany. Oczywiście bardzo dobra wkładka. Spodenki kosztują 729 zł, bo akurat meteczka mi się przewinęła przed oczami. Także jest to absolutnie topowa półka. Oczywiście, że można spodenki znaleźć jeszcze droższe, ale myślę, że 700 zeta za spodenki to już jest wystarczająco dużo kasy. Nowoczesne materiały, tutaj nie będę się wymądrzał, bo nie znam terminologii, które to jeszcze lycra, a które to już jakiś tam karbon, coś tam, ale widać, że jest to materiał z wyższej pły. Dobrze uszyte, miałem te spodenki przed chwilą na sobą, bo tam robiliśmy sobie śmieszki przy powitaniu, więc bardzo wygodny ściągacz, silikonowany, wstawki odblaskowe na nogawce. No, spodenki mają wszystko, co mieć powinny. Spodenki można też kupić w różnych wersjach, zarówno modelowych, jak i kolorystycznych, bo chociażby ten model, który przed chwilą pokazywałem Wam, czarny, można kupić też taki antracytowy. Dzisiaj człowiek zna na kolorach. Tak samo też koszulka. Tutaj możemy kupić koszulkę tańszą i koszulkę droższą. I co ciekawe, szczególnie w porównaniu z moją bardzo bliską memu sercu marką Danielo, to mamy koszulkę za 500 zł, a tu mamy koszulkę gdzieś za 104 zł. Co ma wisieć, nie utonie, ale spaść może. To jest underwear, czy jak się tam nazywa, w sensie koszulka oddychająca, potówka i tak dalej. A tutaj mamy prostą koszulkę za 3,99 zł, tu mamy za 4,99 zł, dużo bardziej zaawansowaną technicznie koszulkę, jeżeli będziecie mieli sylwetkę taką bardziej fit, żeby się w nią wbić, no to ta jest ciekawsza, bo ma bardzo mocno wentylowane plecy, typowa koszulka na lato, cieniuteńka, techniczna, super się układająca, fajny ściągacz, mała kieszonka z tyłu. Nawet w autorskiej koszulce z Danielo też prosiłem, żeby wszyli taką kieszonkę, nigdy jej nie użyłem, ale jest, jakbyśmy chcieli tam coś schować, to można. Polecam nie chować tam papierowych pieniędzy, bo pewnie po drugim praniu sobie przypomnicie, że tam były i już nawet w banku Wam tego nie wymienią. Ale chciałem jeszcze wrócić do tej tańszej koszulki. To co fajne i nie w każdej marce się to spotyka, nie jest to totalnie fit, czyli nie musicie przy wzroście 1,75 m ważyć 65 kg, tylko myślę, że możecie spokojnie ważyć 85 kg i w taką emeczkę czy eleczkę się wbijecie bez problemu, bo jest miejsce i na brzuszek, i na generalnie wszystkie obwody, czy w bicku, czy gdzieś, to ta koszulka ma trochę luzu. Można bez problemu się w nią ubrać, nie trzeba brać 2XL. Już nam wcześniej mignęła potówka, tutaj się specjalnie nie ma co rozwodzić, każdy przynajmniej sztukę w garderobie kolarskiej takiego ciucha mieć powinien, bo jak się robi chłodniej albo z kolei bardzo gorąco, to warto wrzucić pod koszulkę, żeby tej wody jednak
więcej udało się odprowadzić na zewnątrz, żebyśmy nie jeździli cali mokrzy. To co ciekawe i też nie w każdej marce spotykane, to męskie spodenki bez szelek. O ile damskie spodenki bez szelek są standardem i prawie każda marka ciuchowa oferuje takie spodenki, o tyle męskie spodenki bez szelek nie są tak oczywiste i nie są tak często spotykane. Bardzo fajnie wykonane, szerokie nogawki, takie taśmowe, wyższy stan. Ja osobiście nie jestem fanem spodenek bez szelek, jakoś tak bez tych szelek czuję się jak bez kasku, nie do końca ubrany. Może dlatego, że martwię się o to, że będą mi wyjeżdżać gołe plecy spod tych spodenek i tak dalej, ale generalnie wiem, że czasem ktoś jest fanem i szuka spodenek bez szelek i my zawsze mieliśmy z tym problem, bo nie było ich gdzie zamówić. Teraz są. Oczywiście cała kolekcja damska też jest w ofercie, ale o tym pewnie zrobimy osobny odcinek. Tutaj ta techniczna koszulka za 500 zł. Ściągacze na rękawkach, ściągacz na dole koszulki. Z tyłu trzy klasyczne kieszonki kolarskie i ta mała kieszonka, która fajnie, że jest, ale nie wiadomo, czy ktoś tam coś chowa. Oczywiście cała marka to nie tylko ciuchy letnie. Mamy też odzież z długim rękawem. Jeżeli chodzi o zimniejsze dni, możecie na potówkę założyć krótki rękaw i na to długi rękaw. W razie czego są warstwy, jest się z czego rozbierać. Prosty, ocieplony, długi rękaw. Widać konsekwencje we wzornictwie, bo czy weźmiemy właśnie długie, czy krótkie, czy damskie, czy męskie, nie ma tutaj naćkanych logotypów, jedno malutkie logo marki, a raczej stroje są utrzymane w jednej kolorystyce całego elementu, całego ciucha. Ode mnie największa okejka dla marki za te fantastyczne zielone gacie i tą fantastyczną zieloną koszulkę do kompletu, bo pasowałyby mi do bojówek. Tyle na dzisiaj. Wpadajcie do Piaseczna pomierzyć sobie ciuchy. Możecie też zamówić je albo obejrzeć na naszej stronie internetowej w sklepie online. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie odcinka. Do zobaczenia w kolejnych wideo. Hej!